Czego nauczyła mnie ta przygoda jako reżysera? Myślę, że tak naprawdę wszystkiego. Ja wcześniej zrealizowałem jeden krótki metraż Techno, który był już bardzo uczącą dla mnie przygodą, ale był też początkiem mojej nauki w Warszawskiej Szkole Filmowej. Natomiast Sukienka, można powiedzieć, że była jej końcem. I wydaje mi się, że był to film, który pomógł mi osiągnąć jakąś dojrzałość artystyczną. Oczywiście no, dalej jest to dojrzałość w ramach jakiejś nauki, ale naprawdę miałem pełną świadomość środków artystycznych, których używam i naprawdę bardzo wiele się nauczyłem w tej szkole i te realizowane etiudy, ćwiczenia i filmy, które się realizowało podczas toku studiów, one naprawdę pomogły mi zbudować siebie i mój warsztat. I myślę, że kręcenie Sukienki było trochę takim ostatecznym testem dla mnie, czy w ogóle ja się do tego wszystkiego nadaję i czy z tego coś będzie, że tak powiem. Wydaje mi się, że tak. I to bardzo mnie jakoś utwardziło w tym przekonaniu, że mogę iść dalej tą drogą. Najciekawsze jest to, że castingu nie było. Tadeusza poznałam kilka lat wcześniej na jednym z projektów, też był SF-u. W każdym razie tak naprawdę umówiliśmy się na spotkanie. Tadeusz do mnie napisał wiadomość, że napisał scenariusz, że będzie miał teraz dyplom w Szkole Warszawskiej Filmowej i że chciałby, żebym zobaczyła i porozmawiała z nim i co ja na to. I spotkaliśmy się. W tym momencie, jak się spotkaliśmy, Tadeusz mi dał do przeczytania scenariusz. Bardzo patrzył na mnie, jak ja go czytałam. Ja lubię reagować, więc tak naprawdę przy każdym kolejnej scenie moje reakcje były różne. Ale byłam wstrząśnięta i bardzo zaskoczona, że tak młody człowiek może mieć po prostu tak rozkwitnięty umysł dla mnie i być tak dojrzałym człowiekiem w tym wieku. Scenariusz był zaskoczeniem też dlatego, że nigdy w Polsce przynajmniej nie było osoby z achondroplazją jako głównej roli. Nigdy nie było też trudnych społecznie tematów omawianych. Zazwyczaj moje zlecenia to były krótkie rulki, albo epizody, albo komedie, czy straszydła, tak jak nieraz Karły są przedstawiane. W każdym razie bardzo urzekła mnie nasza rozmowa, przybliżenie właśnie tematów osamotnienia, kobiecości, tematów społecznych, takich jak ludzie właśnie postrzegają osoby charakterystyczne, albo jak ludzie nie dostrzegają potrzeb właśnie siebie wzajemnie. Czy mają maski na twarzach, są uśmiechnięci, a tak naprawdę żyją w depresji albo odrzuceniu. Bardzo się cieszę, że doszło do tego spotkania. Następne spotkanie było w gronie ciut większym z Konradem Blochem i Moniką Osowską. I wtedy tak naprawdę oni razem stwierdziliśmy, że robimy to, że chcemy to zrobić. Niesamowicie ucząca była też współpraca z aktorami na tym planie, ponieważ jakby mogłem się zmierzyć z dwoma aspektami takiej współpracy reżysera z aktorem. Pierwszy aspekt to oczywiście współpraca z aktorem, który no, nie jest po szkole filmowej, nie jest aktorem profesjonalnym, bardziej naturszczykiem, chociaż Ania oczywiście miała swój jakiś warsztat i swoje doświadczenie aktorskie. Ale było to i tak ciekawym przeżyciem, taka próba wspólnego wypracowania jakiegoś języka na planie i wspólnego skonstruowania postaci. No i drugi aspekt, czyli znowuż współpraca z aktorami bardzo profesjonalnymi i doświadczonymi polskimi aktorami, z Szymonem Warszawskim i Dorotą Pomykałą. Też no, ciekawe było to, jak musieliśmy się na tym planie docierać i w jaki sposób wytwarzaliśmy jakąś współpracę między nami,
na planie i przed planem. Jestem niesamowicie wdzięczny całej tej trójce głównych aktorów w tym filmie za to, jaki wysiłek włożyliśmy przed planem na skonstruowanie tych postaci i wytworzenie ich w taki sposób, żeby były prawdziwe. Najbardziej dumny jestem z Ani, dlatego że jestem dumny z tego, że udało mi się ją odkryć dla świata jako aktorkę. Bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby jej kariera dalej się rozwijała. Wydaje mi się, że naprawdę udało mi się odnaleźć pewnego rodzaju diament i to jest niesamowite uczucie dla reżysera, bo wiadomo, że cieszy mnie to, że film tak się podoba i cieszy mnie to, że film się spotyka z tak doskonałym odbiorem i na festiwalach w Polsce i za granicą, ale tak szczerze mówiąc dla mnie największą taką dumą i sukcesem, jak o tym myślę, jest to, że w ogóle udało się znaleźć Anię i że Ania w tym filmie zagrała i pokazała ten swój pazur i swój talent aktorski w tym filmie. Plan filmu Sukienka był niesamowity. Nigdy w życiu go nie zapomnę. Jest to największa przygoda póki co w moim życiu, jeżeli chodzi o pracę przy filmie oraz pracę z tak znakomitym zespołem, jaki wybrał sobie Tadeusz Łysiak. Ekipa jest bardzo wspierająca. Ekipa była tak naprawdę tak ze sobą zżyta i mieliśmy jeden cel, nagrać i zrobić coś niesamowitego. Każda scena to były inne emocje, więc tak naprawdę cały czas byliśmy w temacie, w tematach smutnych, w tematach wesołych, w tematach przeróżnych emocjonalnie. Tadeusz bardzo, bardzo wiedział, czego oczekuje ode mnie, ale chciał, żebym to ja jakby z siebie, żebym to wyłoniła. Cały czas doświadczałam nowych przeżyć, gdzie byłam przez Dorotę Pomykałę oraz Szymona Piotra Warszawskiego, jak i właśnie Tadeusza uczona. Pokazywali mi nowe możliwości, nowe zagrania. Bardzo ze mną dużo rozmawiali i wprowadzali w stan różnych emocji. Cały czas trwa tak naprawdę dla mnie nauka dzięki właśnie temu filmowi. Sukienka może wydawać się kinem społecznym, które traktuje o bardzo konkretnych osobach i o bardzo konkretnej sprawie, natomiast tak na dobrą sprawę wcale takim filmem nie jest. To jest film, który traktuje o kobiecie, która ma swoje pragnienia i marzenia, takie jak każdy z nas. To nie jest kobieta, która jest jakkolwiek inna od reszty społeczeństwa, to jest kobieta, która jest identyczna, taka sama jak my wszyscy. Ma w sobie te same emocje i te same marzenia jak my, więc zawsze powtarzaliśmy to sobie podczas kręcenia filmu i skupialiśmy się na aspekcie psychologicznym tej postaci, nie chcąc w jakikolwiek sposób zbyt mocno wchodzić w tematy społeczne. Oczywiście ten aspekt też jest bardzo ważny i myślę, że warto zwrócić na to uwagę, szczególnie, że osoby niskiego wzrostu w kinie są często traktowane tylko i wyłącznie jako jakiś element surrealistyczny albo komediowy, co jest no, smutne i niepoważne. Jakby to jest właśnie to, z czym trochę chcemy walczyć i pokazywać, że to wcale nie jest istotne, czy ktoś jest niski, czy wysoki. To jest tak naprawdę to nic nie znaczy, nic kompletnie. Przede wszystkim skupiliśmy się na tej psychologii, na tych emocjach, na tym, co nie na tym, co jest w nas inne. Zastanawialiśmy się nad tym, co jest w nas wspólne, zarówno podczas pisania scenariusza, jak i prób, jak i rozmów z Anią, czy z resztą aktorów. To nigdy nie mieliśmy poczucia, że kręcimy film o niepełnosprawności. Kręcimy film o emocjach, o miłości, o samotności, o odrzuceniu, o tym, jak społeczeństwo bardzo często skazuje nas na pewną formę ostracyzmu i jak potrafi zniwelować w nas marzenia tylko i wyłącznie dlatego, że nie wpasowujemy się w tak zwane jakieś kanony normalności, tak zwanej normalności. Tak naprawdę chciałabym, żeby właśnie ludzie przestali używać słowa inność, żeby po prostu otworzyli się na to, że są różne perspektywy i każdy ma swoje podejście do życia i swoje potrzeby i swoje problemy albo właśnie sytuacje szczęścia.
Chciałabym, żeby to było naturalne, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami są w kinie, że są po prostu wśród nas, że nieważne jak wyglądasz, tylko że właśnie wszyscy jesteśmy magiczni, bo jesteśmy sobą. To jest zawsze dla nas olbrzymie wydarzenie. Za każdym razem, kiedy słyszymy o jakiejś nominacji, o nagrodzie, czy nawet o opinii widza, jak do nas piszą ludzie ze swoimi wrażeniami po filmie, jak przychodzą po skończonej projekcji i dziękują za ten film, często ze łzami w oczach, to jest zawsze coś niesamowitego i my sobie to przekazujemy w ekipie i się jakoś nawzajem tym wszyscy dzielimy. No i oczywiście to najbardziej surrealistyczne wydarzenie, czyli to, że wygraliśmy na festiwalu w Atlancie, na jednym z największych festiwali krótkiego metrażu na świecie. To dla nas jest coś no po prostu jak z kosmosu, coś absurdalnego, ale jednocześnie wspaniałego i niesamowicie budującego twórczo.